Na sportowe emocje zaprasza Carrefour. Sponsor programu i sponsor główny 74. wyścigu Tour de Pologne. Chcemy tutaj powalczyć zarówno o etapy, jak i o klasyfikację generalną. Na etapy płaskie mamy Jensa Debusschere, który powinien tutaj finiszować w czołówce i postarać się może wygrać jeden pierwszy albo drugi etap. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, myślę, że Rafa Vaz tutaj ma największe z nas szanse. Do tego mamy też niezły team. Jest Bart de Klerk, jest Max Mumford. Ja mimo tego, że długo się nie ścigałem, też czuję się w miarę nieźle. Także mamy naprawdę solidną ekipę tutaj na Tour de Pologne. Na trzecim etapie coś tam powinno się zacząć dziać w klasyfikacji generalnej. Zobaczę, jak się będę czuł, bo tak jak mówię, dawno się nie ścigałem, ale na ostatnich treningach, teraz byłem ponad 20 dni w górach, trenowałem i miałem naprawdę, czułem się w miarę nieźle, także myślę, że te pierwsze etapy pojadę w miarę ekonomicznie, trochę pomogę może tam przy rozprowadzaniu i zobaczymy, jak się będzie układać generalka, ale na pewno będę na jakimś etapie próbował atakować i muszę walczyć o klasyfikację górską. Będzie ciekawiej nawet niż w poprzednich latach. Etapy może trochę krótsze, ale przez to wyścig powinien być bardziej dynamiczny. Etap do Szczyrku nowy, nie znam go, powiem szczerze, nie wiem, jakie to są podjazdy, jaka tam jest ta meta. Trochę zmodyfikowany etap Bukowina, ale myślę, że będzie naprawdę ciekawe ściganie. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 74. wyścigu Tour de Pologne.